mówiłeś o tym samym początku, żeby był taki pisk. Więc zrobiłem coś bardzo prostego. Są dwa sinusy wręcz. Można zrobić coś bardziej wyrafinowanego, ale może być też prostota po prostu z samego początku. Jakby ten sam początek takiego tej nicości, jakby, prawda? Ciemność, prawda? No to może się ciągnąć, nieskończoność. Te dwie wysokości się zjeżdżają, rozjeżdżają. Cały projekt to jest tak zwany dyplom indywidualny. I stwierdziłem, że jak robię swoje, no to trzeba się przyłożyć. Myślałem momentami, że mnie to przerośnie, ale na szczęście chyba dałem radę. No zobaczymy. Zobaczymy pojutrze. Połamałem w środku. Zawsze lubiłem wskrzeszać, zawsze lubiłem znajdować właśnie to martwe, wskrzeszać, więc to jest naprawdę ta no, piękna dziedzina. W sumie jest w niej coś pociągającego i warto by było coś dalej z tym robić, nie dać temu umrzeć naturalną śmiercią. Pierwszy raz robię coś do czegoś tak krótkiego, skondensowanego i tak innego. Jak tutaj przychodziłam do szkoły, tak naprawdę mało widziałam rzeczy, które tutaj poznałam, które się łączą z lalkami. Też przez oto tamtego człowieka, który się nie pokazuje w kadrze, zacząłem interesować się lalkami. Lubię takie. Naprawdę lubię wymierające dziedziny, przypuśćmy sztuki. Jeszcze nie zostało wszystko zamknięte, jeszcze parę rzeczy do zrobienia. W spektaklu na dzień dzisiejszy mamy. No, zrobiłem 98%. Sam raz te 2% na te dwa dni wystarczy. Za dwa dni wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Kiedy to się wydarzyło? Troszkę mniej niż rok temu, bo to było jakoś w sierpniu. To było jakoś tak, że była wakacje, była jakaś impreza. Też na jakiejś imprezie. Ogar chyba już wcześniej widział lalkę, którą sam zrobiłem. Rozmawialiśmy o niej mniej więcej o przegubach, o tym jak to może się ruszać i w ogóle pomagał mi w jakiś sposób tam no, podpowiadał. Powiedziałem mu, że chcę robić swój spektakl i potrzebuję dwóch lalek. Powiedział, że właśnie będzie miał zaliczenie, będzie robił spektakl i w sumie jakoś wyszło z tego, że mogłyby się przydać jakieś inne lalki niż te, którymi dysponuje ich uczelnia, więc... I się okazało po prostu, że nasze zawodowe ścieżki jakoś tam się łączą i jesteśmy w stanie to wykorzystać i coś z tym zrobić, nie? Wspólnie. Po prostu się zgadaliśmy w pewnym jakimś takim lekko pijackim szale, nie? Że można było coś stworzyć razem. I powiedział, że mi pomoże i zrobi te lalki. W lalkach zakochałam się od początku. Jeszcze nawet jak nie były gotowe. Widziałam samą główkę, widziałam samo udo i już sobie no, wyobraziłam, co jest dalej. Powiedziałem, że chcę mieć dwie lalki, męską i żeńską. Więcej konkretów wtedy w głowie nie miałem. Tak, jeszcze laleczki nie były gotowe, dopiero rodził się pomysł. Jedna postać miała być Faustem, druga Małgorzatą i ich historia w skrócie jakby miała być
z całym spektaklem. Któregoś dnia Srebro podszedł do mnie i spytał, czy chcę zrobić dyplom. A już słyszałam wcześniej o jego pomyśle, o jego laleczkach. Jeszcze ich nie widziałam. Jak tylko usłyszałam, że mogłabym brać w tym udział, przeszło przez myśl tylko, czy na pewno jestem w stanie to zrobić, czy mogę, i od razu, że jasne, super. W pewnym momencie projektu myślałem, żeby grały 4 lalki, a nie 2. No oczywiście to uległo dramatycznej ewolucji. Adam, jak pa... Kompozytora, czyli Mateusza, poznałem przy powstawaniu spektaklu pod tytułem Ostatni Tatuś w reżyserii Tomasza Mana, i Mateusz robił do niego też muzykę. Problemem by była całość, nie? Ale jak gdyby zrobić to takie... Był wtedy balet, tak jak mówię, to by był balet, tylko metaforą. Wiesz, no... Generalnie na początku miało to wyglądać... wyglądało w mojej głowie zupełnie inaczej niż to teraz wygląda przy już w fazie końcowej projektu. Z tego podobno będą nasze lalki. Generalnie przez cały czas trwania powstawania tego spektaklu jakoś wszystko się jednak składało do kupy, elementy układanki pasowały do siebie. Nazywam się Andrzej Bieniek i w sumie pewnym dziwnym zrządzeniem losu trafiła mi się możliwość ucieczki od wojska i studiowania sztuki w Kielcach. Sam motyw marionetki mnie pociągał w jakiś sposób. Malowałem to, rysowałem. Aż wreszcie zrobiłem jedną własną postać, jedną marionetkę, w sumie nie do końca marionetkę, bo nie miała sznurków. No i zgadałem się z kolegą i zaczęliśmy robić wspólnie coś. Wybraliśmy się na wycieczkę do Andrzeja, gdzie zaczęliśmy tę lalkę rzeźbić. Z tyłu głowy jedna deseczka, tutaj 2 łusie na ramiona, 2 łusie na miednicę. Największe przecież kłótnie były o kształt piersi kobiety, nie? Tak, bo ciągle były nie takie i zgadzam się, no, trzeba było dopracować. No z tyłu na piętach mi chodzi. Z tyłu na piętach, idzie to zrobić. Bo jeżeli kolana będą zginać się tylko do prostu, bez przeprostu i do tyłu, to możesz animować bez problemu. I w sumie w zależności od tego, czy będziesz miał jedną rękę wyżej lub niżej, to będziesz mógł robić wszystkie wymachy od głowy od razu ramię i miednica, wszystko się przychylić. Będziesz mógł robić pełne ruchy. No dobra. Jest nadzieja? Nadzieja zawsze. Wtedy jakieś takie były pierwsze pomysły, z których... chyba z których ewolucja doszła jakoś do głosu potem, pod koniec tego. Ale no, ostateczna wersja wyglądu tych lalek i tak należy do Andrzeja. To jest mój palec, tak? To jest twój palec męski. Mój palec, który ma animuje lalkę, dobrze. Tak. Teraz patrz. Wpieprzyć tutaj klamrę na palec. No. Z przedłużeniem. Tutaj masz jakąś kurwa zapadkę, jakieś cholera wie nieco. I tu jest żyłka, nie? No. To idzie razem, przypuśćmy w przedłużeniu. Ale to są dwie żyłki w tej chwili? Czy to nie. Drut i żyłka. To jest drut albo to jest coś, co jest twarde po prostu. No. I tutaj masz zaczepione na tą część palca, nie? Chyba, że lepiej będzie ci ciągać tak, że tutaj na tą część palca, a nie, w sumie tak się lepiej ciąga, tak. To w takim razie to będzie zaczepione w ogóle na tą część. Tutaj będzie zaczepione.
samym palcem też ręką animujesz. No i masz odpuszczone dwa druty do kciuków. Teraz tak, jak kciukami machasz tak, to głowa się obraca na boki. Jak weźmiesz ten kciuk wyżej, ten niżej, to wraz z tym głowa będzie się, będziesz głową wracać tak. Kumisz? No kumi. Robisz takie ruchy, wyżej, niżej, głowa się schyla w którejś stronę. To będzie zaczepione wszystkie łączenia tutaj, tak samo przy dłoni i przy wszystkim będą ruchome, tak że będziesz mógł ręce brać blisko siebie i animować ruchy postaci blisko, a jak ręce rozłożysz i będziesz animować tak, to będzie mogło robić coraz większe, obszerniejsze ruchy. A czy myślisz, że wiesz, no, paluchami do rady tak robisz? Wyćwiczenie paluchów to jest sprawa moja i sprawa aktorki, która będzie grała lalką kobietą. Mm-hmm. Nie? Ważne, żeby to się dało zrobić tymi paluchami. No tak. Bo ty końcówkę cierpienia musisz inaczej zrobić. Teraz. No, one są... trudne, naprawdę są trudne, żeby się z nimi skleić w jakąś jedną całość, żeby opanować poszczególne jej części. Na początku bardzo one żyły swoim życiem. Mam nadzieję, że teraz już mniej żyją swoim życiem, trochę jeszcze moim. Wszystko działa tak jak trzeba, więc to chyba jest profesjonalne w takim razie. Nie ma teorii na ten temat. To zupełnie nie jest tak. Mam pomysł jakiś w sumie. Póki co uważam go za lekko karkołomny, ale uważam, że zda się. Zobaczymy, czy się zda. Jeżeli tak, podłączymy. Jeżeli nie, zrobimy tak, żeby po prostu działało. To jest kwestia próby po prostu. Kobitka jest, chłopka nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Nie planuję po prostu. Będzie się robiło. Delikatne tiudy robi. Stary, do jutra nie zrobimy tego. Bo najpierw my pojechaliśmy do Andrzeja, do Bieńka, do Kielc. Razem siedzieliśmy, tak, podczas rzeźbienia. Przyjechał Andrzej i... wtedy kończyliśmy lalkę męską. Lepiliśmy, aż udało nam się ulepić wszystko. Wolisz prawą czy lewą? Prawą. To jest damska stopa. Dobra. Proszę, to no, to jest męska stopa, damska powinna być jeszcze węższa.
mam tak mały zasób wiedzy o lalkarstwie, że w sumie to jest no, jak błądzenie we mgle. Z jednej strony człowiek spędza dwa razy więcej czasu na tym, ale z drugiej strony, no fakt, albo odkrywa, jak to się mówi, otwiera, wyważa otwarte drzwi, albo odkrywa jednak coś całkiem innego, nie? Przez to, że właśnie nie miał styczności z tym światem. Uważam to za pomocne, nie wnikanie za bardzo. Mam zrobione 3 części z 6. Kombinowaliśmy właśnie z odlewami, to była wielka niewiadoma wtedy. Czy to w ogóle, wiesz, czy to... Czy to zadziała? I nie było możliwości drugiego podejścia do tego. Więc to musiało wypalić za pierwszym razem. Wypaliło całkiem nieźle. Do dzisiaj mam te formy. Mogę zrobić kolejne 2 takie same lalki. Jak będzie taka potrzeba kiedyś, to może tak. No dobra, chłopaki. Zupka jest świeża. Ijo, ijo. Podobno będą nasze lalki. To trzeba ciąć. Teraz Andrzej zaznacza miejsca cięcia silikonu. Bo w ogóle chciałem te lalki zrobić z żywicy epoksydowej. Wlałem do tych form i ona się zagotowała w środku. W ogóle się z tego zrobiła jakaś gąbka, jakieś... Nie wiadomo co w ogóle się nie nadawało do zrobienia z tego lalek. Czuję się jak ojciec. Rodzę te dzieci już parę dni. Tu niestety jakiś pęcherzyk powietrza wszedł, ale... Generalnie chyba w każdym są pęcherzyki powietrza. Ale to nic. To nam wczoraj, jak to zalewałem, zaczęło się bulbonić i gotować i właściwie nie wiem, co to jest w środku. I to nie bardzo wygląda. Ja to zostawię. Będę miał inne podejście. Tu też się zagotowało. Widać, proszę, żółte od temperatury na silikonie. Będziemy zalewać to wszystko jeszcze raz.
Już damska miętka głowa. To nie wygląda dobrze. Chwilowo chyba boję się wyciągać to dalej wszystko. Co to jest? A, męska głowa. Połamałem w środku. Akurat ktoś klejem termotopliwym lepił coś w pracowni, w szkole i tak podszedłem do niego z formą, a weź tutaj mi to, napompuj tego. I napompował, to wystygło w 5 minut, wyciągnąłem to i rzeczywiście zachowało to kształt i formę taką, jaka być powinna. I zrobiłem to, te lalki z kleju czerwonego. I wtedy już byliśmy całkiem blisko wersji końcowej. Nawet już kiedy tam się okazało, że musimy zrobić odlewy z tych lalek, że te pierwotne wersje nie mogą zagrać, Andrzej musiał pojechać do Kielc szybko i nie mógł już zostać na łączenie tych odlewów. Ja sam to połączyłem metodami, które sam wymyślałem. Ręce w pierwszej wersji były animowane na patyczkach. Przy nogach lalki miały patrony, że w ogóle na zmianę miałbym animować nogami, na zmianę rękami. Też można było to zrobić lepiej. No i ja poskładałem te wszystkie lalki do kupy. Andrzej zobaczył te lalki i zobaczył, że to nie jest tak, jak on sobie wyobraża. I mu musiałem wysłać odlewy nowe. I on sam to połączył i to jeszcze podmalował, że to wygląda zupełnie lepiej. Zupełnie lepszy system animacji do tego wymyślił, chociaż nie miał nic wcześniej wspólnego tak naprawdę z animacją lalki. I on nie wiedział, czy to się sprawdzi, to co wymyślił, ale się okazało jednak, że to jest najlepsze, co można było dla tych lalek zrobić. No stoimy na tym, że w tej chwili wykonuję nowe odlewy, które wysyłam Andrzejowi do Kielc. To w weekend powinien złożyć do kupy i odesłać mi. Tutaj, proszę za mną, leżą właściwie części mojego młodszego brata, który niedługo powinien powstać w Kielcach, u Andrzeja. Tak, i on będzie trochę lepszą wersją mnie, jeszcze trochę będzie podmalowany i takie tam. No, zresztą zobaczycie. Moja nowa twarz, proszę. Dałem mu te odlewy, pojechałem dalej do Radomia. On te lalki złożył chyba w tydzień, czy coś koło tego, i przysłał mi je przesyłką konduktorską. Ja je otworzyłem i kurde, myślę sobie, no dobrze to wygląda, ale jak ja to mam animować? Chwytaki na palce są takie, że je można rozszerzyć, zwężyć. Dopasowałem to do swoich palców i się okazało, że się da. No tylko wymagało to dużej ilości treningu, żeby te lalki poruszały się jakoś normalnie, a nie koślawo. O Jezu, zakochałam się od razu. Naprawdę. Dla mnie one były idealne. Idealne, po prostu kocham małe laleczki. Uważam, że takimi małymi, delikatnymi rzeczami można powiedzieć najwięcej. Znaczy, no nie można też tak tego rozgraniczać, wiadomo, no, ale w lalkach zakochałam się od początku. Są malutkie, naprawdę. Poza tym wymagają precyzji każdego paluszka. Są malutkie, więc każdy najmniejszy ruch jest widoczny i to jest cała trudność tych laleczek. Ale to też jest, to jest przyjemne, naprawdę. Jeżeli widzę, że to wychodzi, że ta lalka zaczyna jakoś oddychać i się ruszać, to jest tak przyjemne, że wciąga do pracy.
Siadaj sobie tutaj. Mam kombinerki. Więc może zrobię to tak. Jesteśmy... No co, zaczynamy od leżenia, od spanka. Jest jeszcze Mateusz Ryczek, który stworzył muzykę od początku do końca. To tak samo jak z tymi laleczkami, jest genialne. Naprawdę, jak usłyszałam, szczególnie ta część śpiewów kobiety, sama rodzi taki klimat, że nas bardzo inspirowała. To właśnie też jest ważne, że tutaj inspirujemy się nawzajem. Pokażę ci, co zrobiłem w ogóle. Sam początek, to jest wszystko tak posklejane hipotetycznie. Czasy oczywiście wszystko jest, wiesz, tak zrobione, żebyś tylko sobie zobaczył, o co mi chodzi. Jakby ten sam początek takiego... tej nicości jakby, prawda? Ciemność, prawda? No to może się ciągnąć, że skończoność. Mieliśmy, nie wiem, kilka dość długich rozmów na temat, jak to ma wyglądać, jak to ma brzmieć i co ta muzyka ma przedstawiać. Tak, wtedy słyszałem pierwszy raz. No bardzo mi to pasowało do tego, wiesz, ja sobie siedziałem i oczami wyobraźni patrzyłem na to, co się dzieje tam na scenie, albo sobie wyobrażam, że w ogóle ma się dziać. To się naprawdę fajnie rozkręca. Bo można, patrz, bo można to zrobić, jakby to grę tej muzy zostawić, jakby tej części, jakby wcześniej zrobić coś cieńszego, bo to jeszcze jest tempo szybkie, nie? No, dość szybkie, prawda? I już się to wszystko nawalca, więc jakby zrobić coś wcześniej jeszcze, prawda? Mniej więcej zapada noc i ona mu leży na kolanku, on nie zasypia, czuwając, i zapalają się gwiazdy. Tyle w tej chwili mamy już, mniej więcej. Gdy one się rozpadą, czy co dużo będzie się działo wtedy, między tą kreacją tych... Ona się rozbudza, najpierw ogląda sobie jasne ręce, ogląda sobie nogi, w ogóle uczy tak, się chodzić. Tak, jest inna intencja zupełnie. Czyli jak oni zasną, zrobimy spokojną noc, to, czy dobrze rozumiem? Spokojna noc. Zakochują się i zasypiają, czyli to jest kulminacja, prawda? Tak. Nie, no ale będzie jakiś taki symboliczny pocałunek, nie? Coś takiego tak, będzie coś właśnie. Takiego. No właśnie, więc będzie kulminacja w tym momencie, prawda? Czyli bez pauzy wchodzi pisk i bez pauzy zupełnie. Nie dasz rady tego przyspieszyć po prostu? Przyspieszyć jakby ten beat, który jest tutaj, tak? Przyspieszyć nie. Tylko ten akcent przyspieszyć. Lepiej, nie? No. O to ci chodziło. A, to. Przynajmniej jest zaskakujące, co się kryje pod sobą przyspiesz. Czasem się zdarza taki moment, że mieliśmy martwe punkty, już nie wiedzieliśmy, co zrobić dalej, wszystkie pomysły nie były dobre, albo po prostu nie wiedzieliśmy, czy są dobre. I wtedy czułam, że ta muzyka prowadzi nas po prostu. Prowadzi nas w dobrą stronę. Ja myślałam, żeby zrobić w ogóle z tobą takie fajne sample fletów prostych. To jest taki dźwięk, kojarzy się. Tak. Ale może właśnie... coś piepać, coś. I żeby to było krzywe, dziwne i w ogóle, ale żeby to był jednak ten głos. Bo nawet jakieś takie dźwięki około śpiewu, niekoniecznie sam śpiew.
że kiedy kobieta, bo też jest akt kreacji kobiety, żeby było to zrobione z takiego... Jak kobieta powie, to jest wiadomo, prawda? Że będzie inne wybrzmienie, jak będziecie mieć dźwięki, prawda? Bo wy jesteście jakby niemi, prawda? Tylko gracie sobą, prawda? No to jest interesujące. Właściwie pierwszy raz robię coś do czegoś tak krótkiego, skondensowanego i tak innego. Słuchaj, to ja sobie zapisałem, że na poniedziałek się to przygotować, bo to po prostu trzeba sprężać się i robić. Jesteśmy właśnie po spotkaniu z kompozytorem, no i co? Dalej do przodu. Musi się rozjaśnić trochę, tutaj jest parę szczegółów, widzisz, noga troszkę czasem szwankuje, może da się coś z nią zrobić. Tutaj się wykrzywia na przykład. Będą poprawki na pewno, bo trzeba lalki trochę rozjaśnić, trzeba zmienić kolor kuli, bo za bardzo się miesza z lalkami. No, musi jeszcze to zobaczyć pani profesor, coś na ten temat więcej powiedzieć. No ale myślę, że to już jest do pokazania, tylko mamy jeszcze sporo technicznych szczegółów do zrobienia. Lalki muszą mieć wypunktowane ruchy, wiesz. Zupełnie co innego znaczy, jak ja zrobię tak, a zupełnie co innego znaczy, jak ja zrobię... Ruchy lalki muszą być... wypunktowane i konkretne. A
A emocje są w lalce no, robione przez, nie wiem, małe ruchy. Źle zrobisz ruch palcem i noga się wykrzywia jakoś tak, że no, wychodzi, wypada ze stawu. Także te lalki też wymagają czasu, żeby mogły jakoś normalnie grać. Żeby się zachowywały tak, jakby żeby wyglądało, o, to wszystko jest takie proste, nie? Bierzesz i chodzisz, tyle, grasz sobie. Do tego jeszcze drugą ręką cały czas animujesz głową i trzymasz tułów, żeby to jakoś było w pionie. Jakoś, no, żeby to wyglądało jak żyjąca istota, a nie kawałek plastiku, który ktoś trzyma w ręku. Nie pracowałam nigdy wcześniej ze srebrem i to jest też tak specyficzna praca, że jak gdyby zaczynamy taką rzecz intensywną i intymną też poniekąd w tym temacie i w tym takim światku, który trzeba razem wykreować. Dla mnie to było też ciekawe doświadczenie, że właśnie z człowiekiem, z którym w ogóle tak naprawdę nie znaliśmy się wcześniej tak dobrze, mogłam stworzyć coś, co jednak wymaga zrozumienia i poznania jakiejś ważnej części drugiej osoby. Od scenariusza odszedłem, polegając tylko na tym, co się narodziło na scenie w trakcie prób. No i rezygnowałem po drodze z pomysłów, które się pojawiały, ale w zastępstwo przychodziły inne rzeczy. No proste, proces.
nie było takiej sytuacji, że to jest pomysł srebra i tylko srebra, jak gdyby ja tu jestem tylko po to, żeby realizować tylko to, co on mnie poprosił, tylko pozwolił mi też wejść na tyle w tą rzecz, że mogłam się też bardzo zaangażować w całą historię i w jego pomysły i w jego świat też. Poza tym srebro dużo naprawdę wie na ten temat i takich technicznych rzeczy po prostu bardzo mi pomógł. Miałam jakiś pomysł, nie wiedziałam, jak to zrobić. Srebro wiedział. I tak to działało. Praca dwojga ludzi, gdzie nie ma, że to nie było, że to ja mówię, dobra, teraz robimy tak, tak, tak i tak. I to tak, tak i tak i tak zostało zrobione i ten. Tylko to jest dialog, to jest jakby proces, który się między dwójką ludzi wydarza i prowadzi do efektu końcowego. Była taka decyzyjna, ale to chyba dobrze, że jak gdyby mieliśmy kilka wersji, kilka pomysłów i wtedy on brał na siebie tę odpowiedzialność wyboru konkretnego. I do tego jeszcze pani profesor Głuch, która jakby nadzoruje ten projekt, widziała 3 próby, za każdym razem dorzucając od siebie coś cennego, ale no to jest takie popchnięcie palcem w jakimś kierunku, a nie uczestniczenie w pełnym procesie tworzenia. Dobra, mówisz o tym, że kiepskie skutki dla kobiety. A z czego, skąd ja mam to wiedzieć, że to są kiepskie skutki dla kobiety? Bo pozostała sama na chwilę, przywróciłeś. Pozostałam na chwilę i jak wróciłem, to już się nie znaleźć. Ale tego nie widać. Masz tam jakiś zamysł, a lecisz takim skrótem, że bez urazy wychodzi z tego banał. Mówisz rzeczy, jak na przykład to, że ona została sama, no i będę się wyrażać, jest w dupie głębokiej i jakby oprócz tego, że nie może go znaleźć, co się takiego zmieniło w tym, że została sama, oprócz tego, że obok niej nikogo nie ma, żeby ująć to choćby w ten sposób, żeby to wyszło jej na złe. Że ja nie jestem w stanie latać. A, no to zmienia postać rzeczy. Rozumiecie? Bo to jest bardzo fajna przenośnia. Na przykład, właśnie taka nie, że pani bije głową w kulę na przykład, prawda, albo podcina sobie żyły, tylko, że już nie ma tego daru. Można tak, ale samo minięcie się i jakby usiąście w tych pozycjach, to jest ciut za mało. Druga rzecz, bardzo, chyba jeszcze bardziej istotna, to, że gracie za horyzontem. Niestety. I na przykład z tej pozycji, z której ja teraz oglądam, widzę lalki do kolanek. I szczerze mówiąc, niedobrze to wygląda. Po prostu sami sobie ucinacie mnóstwo efektów, które tam macie wypracowane, prawda? A jednak dobrze by było, żeby w całości te lalki funkcjonowały. To bardzo dużo wam nie zmieni, ale w działaniach, ale widzowi pomoże. Często jesteście dalej. Dalej, kochana, jesteś. Jeszcze dalej jesteście. O, i tutaj, i mamy to. Chyba byście sobie nie życzyli, żebyśmy połowy rzeczy nie widzieli, w związku z tym ku nam, a nie za horyzontem. I teraz miękkie nadgarstki. W momencie, kiedy latacie, wolałabym, żebyście nadawali lalkom ruch z nadgarstka w powietrzu. W momencie, kiedy one się unoszą, one powinny mieć efekt lewitacji. Na sztywnych rękach to robicie, na sztywnych nadgarstkach. I one pokonują przestrzeń, ale nie są w powietrzu. Nie ma tej lekkości.
która powinna być, która jest przeciwwagą do ziemi, po której stąpacie. I jak mówię, mnie nie chodzi o to, żeby one dostały skrzydełka nagle, ale musi być miękki nadgarstek, który spowoduje, że ten ruch będzie bardziej odrealniony, w takim sensie, że one będą lżejsze. Jeszcze jak lecisz, nie leć mi w te gwiazdy, my to wszystko widzimy. Po co ty mi się kleisz do tego? Jakiego grzyba? Raz, że zdemaskowałeś to i już cała po prostu, całe niebo nam zepsułeś, no bo dotknąłeś, tam niechcący oczywiście, ale nie ma potrzeby, my cię komponujemy w tym niebie. Jest wszystko okej i ty sobie po prostu odleć, bo to natychmiast następuje demaskacja, więc tego nie chcemy. Pozbawiliście to treści słownej. I w tym momencie działacie tylko wizją i tylko tą wizją musicie działać na wrażliwość odbiorcy. Wchodzicie w poezję, pewną, obrazkową poezję, tak? Ale o ile w ujęciu literackim, w poezji, słowa, które jakby dobierają poeci, są oczywiście lepsi i gorsi poeci, ale ci najlepsi potrafią tak dobrać słowa, że ich zestawienie powoduje konkretne, wywołuje w czytającym, w odbierającym konkretne emocje. Bardzo prostymi znakami operujecie i bardzo fajnie. Tylko teraz, skoro chcecie sprowadzić to do tej poezji obrazkowej, to poszukajcie tych najtrafniejszych słów. Podoba mi się ten pomysł z tym, że ona nie może latać. Że nagle jakby straciła to coś, co miała, kiedy byli together, nie? A zwłaszcza, że to on ją nauczył latać, prawda? To on ją pierwszy uniósł, czy mi się wydaje. Czy dobrze czytam tę historię? No to właśnie. I nagle bez tego pierwiastka męskiego utraciłaś to coś, prawda, co unosiło cię w powietrzu. Więc tutaj, Sreberko, musisz podjąć jakąś decyzję, okej? Okay? Nie musisz w tej chwili. I zastanów się nad początkiem, zastanówcie się nad wami, bo mówię, opowiedzieliście historię o jakimś zdarzeniu, którego my nie widzimy, my jesteśmy świadkiem efektu tego spotkania waszego. Więc wy wiecie więcej niż widz. No dobra. No to zostawiam z tymi pytaniami. Ej, Sreberko, sztuka rodzi się w bólach, to nie jest tak hop siup. O czym ten spektakl opowiada? On właśnie opowiada o tym, że w każdej sytuacji nie wolno porzucać wartościowych rzeczy. Czysta miłość między dwojgiem ludzi, a której się z nich chce czegoś więcej i kosztem tej miłości sięga po to coś więcej, to już nawet po powrocie nigdy nie będzie to samo. Jak najpierw człowiek sam uczy się chodzić po świecie, potem przychodzi do niego miłość. Ta miłość uskrzydla i jedno, i drugie. A potem pojawia się właśnie to więcej, nie? To jest prosta historia. I tam dużo więcej nie ma tak naprawdę. Tak. To jest sztuka o miłości. Jak życie jest sztuką o miłości. Ciężko mi to powiedzieć, bo naprawdę są bardzo różne sposoby robienia lalek. Nie widzę takiego też podziału, co jest zrobione profesjonalnie, powiedzmy, a co nieprofesjonalnie. Naprawdę to jest kwestia pomysłu. Jak tak patrzę na te zrobione lalki, to Andrzej wykazał się jakąś naprawdę intuicją, która doprowadziła go do tego, że wymyślił ten system animacji, który naprawdę działa i się sprawdza. I te lalki jeszcze do tego wyglądają, no chociaż jeszcze nie pomyślał może o tym, że te lalki nie mogą być takie ciemne jak są, dlatego jutro przyjeżdża i będzie je przed samą premierą jeszcze podmalowywał. Nie.
Nie ma komu chyba zarzucić mi amatorstwa. Każdy profesjonalista, który robi lalki, też je robi własnymi rękami, nie wiem co, a ma profesjonalizm to byłby, nie wiem, kiedy jakby się je zrobiło maszynowo, czy co, czy jak. No nie no, to jest praca rąk, jak działa to dobrze, no to działa to dobrze, czyli jest to zrobione profesjonalnie, nie ma punktów, w których można by narzekać na to wszystko. Najważniejsze to jest, żeby to działało jednak, nie? Na wszystkie sposoby można, byle działało tak naprawdę. Myślę, że to się bardzo sprawdza. Po powodzi, po upałach, teraz jakaś taka neutralna pogoda nam się zrobiła, w sam raz, po wszystkich ekstremach, na takiej delikatnym lecie możemy sobie spokojnie zrobić wielki finał. Zobaczymy, jak zostanie zinterpretowany. Zobaczymy. Ale tam zostają gwiazdki. Aha. Po prostu ściągam studnię, jak ona będzie się oddalała. A gdzie ona będzie? Słuchaj, zrób też tak, żeby kuli nie było widać. Jak nie, tak, ale jak ona wytoczy kulę, to żeby ta kula właśnie tutaj nie będzie. Techniczny. A za ile zaczynamy? Za 15 minut. Za 10, cały masę. Nie, no naprawa potrwa z pół godziny. Przykładamy to. Świknął do mojej torby po kominierce do tej torby. To ja ci jeszcze powiem tak. Może jak ja się z tym czuję wszystkim. Widzisz, jestem przed premierą i mam straszliwą huśtawkę emocjonalną. W takiej sytuacji naprawdę dużo się czuję niepewności. Bo no zaraz ma mi się urodzić dziecko, tak? Więc nie wiem, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka i czy nie będzie miało wodogłowia przypadkiem. No tak się czuję przed spektaklem, że tak naprawdę nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Chociaż znam to na wylot. Ale nie jestem w stanie na to spojrzeć obiektywnie. No zrobiłem 98%. Sam raz te 2% na te 2 dni wystarczy. Wiesz, pokazujemy to pojutrze, jeszcze jest czas. To jest właśnie to dziwne uczucie, że tego nie wiem po prostu. Czuję się dobrze, bo mam ochotę, żeby ludzie to zobaczyli. Sama jestem zakochana w niektórych obrazach, które się tu pojawiają i jestem ciekawa po prostu, jak inni to odbiorą.
Ale to chyba też zawsze jest takie odczucie, że jeszcze można coś zrobić, że zawsze może być lepiej. My ze srebrem widzimy rzeczy, które jeszcze wymagają czasu. Mam nadzieję, że to jest właśnie ten etap, że my je widzimy, a widz ich nie zobaczy. Ale czy to jest ten etap, czy to rzeczywiście jest jeszcze nie gotowe, to się okaże dopiero jutro. Ale już jest ta ochota, myślę, i we mnie, i w Piotrku, żeby się tym podzielić. Że to jest właśnie ten czas fajny. Tak, tak, tak. Zobaczyć, czy inni też to tak odbiorą, jak my to w środku czujemy. Thank you.